kuchnię. Gdzie nie spojrzymy, zobaczymy kolejną kolekcję. Są tutaj nowe, stare samochodziki. Oprócz tego zostało całe wyposażenie. Wygląda jak prawdziwy. Widać, że ktoś tutaj już był i dokładnie przeszukał dom, ale szukał raczej czegoś bardziej cennego, a mianowicie biżuterii albo pieniędzy. Zobaczcie, gdzie nie spojrzymy, tam są samochody kolekcjonerskie. Wchodzimy teraz do sypialni. Wow, ale sypialnia. Deski strzelają pod nogami. Widać, że od bardzo dawna nikt nie dbał o ten dom. Tutaj biżuteria. Szafy na pewno wypełnione ubraniami, chociaż nawet i nie, co rzadko się zdarza. Drzwi zamknięte tutaj, schodzimy na dół. O kurde, tutaj dalsza część kolekcji. Wow, gościu miał naprawdę jest nawet duże autko. To już poważniejsza sprawa. I mamy i tira. Pracownia. Tak. Tutaj sobie
zmajsterkował właściciel. Wkrętarki. Cały sprzęt jeszcze został. Do momentu, aż nie wparują tutaj złodzieje i pozabierają wszystko. Drzwi zamknięte. Tu nie wiem, co jest. A tutaj. Piwnica chyba. Nie za bardzo jest, jak się dostać. Łabątki. Zejście do piwnicy. Nie ma jak się dostać do drugiej części domu. Spróbujemy jeszcze tutaj, ale... Widzę, że są tam przetwory. Czyli najzwyklejsza piwniczka. Nic specjalnego. Jeszcze spójrzmy na kolekcję tirów. Większość drzwi jest zamknięta. Zastanawiam się, co znajduje się za nimi. Wejście na górę. Tu chyba nie byliśmy. Raczej nie. Chyba dalsza część domu. Tak. O kurde. Zobaczcie, że właściciele najprawdopodobniej opuścili dom w okresie świątecznym. Nie zdążyli rozebrać choinki. Ale powiem wam tak, że ciekawi mnie jedna sprawa. Jest tutaj bardzo dużo elementów związanych z kopalnią. Czyżby ktoś pracował na kopalni? Nie możemy tego wykluczyć. Już całkowicie zniszczone. Deszczówka naleciała do piaskownicy. Przez chwilkę jest to przydatne. Później przeleje się woda i mamy po wszystkim. Tu już chyba nic nie znajdziemy ciekawego.
starych przedmiotów. Sypialnia. Cała zagrzybiała. Dobra, schodzimy na dół powoli. Kalendarz 2022. Czyżby na... Nie, no to niemożliwe. Dom jest naprawdę w strasznym stanie. Niemożliwe, żeby został opuszczony w 2022. Ciekawe, czy nadal jest woda. Woda zakręcona. A jeszcze tylko sprawdzimy, czy działa prąd. To najprawdopodobniej właściciel. Sztućce. Poszukajmy jakiegoś włącznika prądu. Niestety. Okej. W tym miejscu zakończymy eksplorację już. I widzimy się oczywiście w następny piątek. Trzymajcie się i do zobaczenia.